Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach materiał dodatkowy. Materiał dodatkowy, w którym nawet nie przedłużając i ubierając tego w jakieś większe wstępy, powiem od razu, że jest to materiał kończący mój projekt pisarski Apokalipsa. Projekt, który tworzyłem bardzo, bardzo dawno temu, pewnie wiele z osób, które teraz mnie oglądają na YouTubie, nawet tego nie skojarzą. A nawet jeżeli skojarzył, to być może nie skojarzył tego na tyle, żeby wiedzieć coś więcej niż coś takiego istnieje. No ale było coś takiego kiedyś. Kiedyś, dawno, 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 dawno temu. Kiedy jeszcze moje w ogóle całe priorytety życiowe były zupełnie inne. Kiedy zamiast zabójczych gier bardziej interesowało mnie tematyka zombie, survivalu, coś bardziej w tych klimatach. Dzisiaj powiem wam, jak to wszystko wygląda, jak cały projekt tak naprawdę powstał w mojej głowie, dlaczego go kończę, jakie rzeczy wniósł do mojego życia i jakie tam rzeczy z tego życia zabrał. No i omówię trochę rzeczy, które według mnie teraz już po czasie wiem, że jestem na tyle dojrzałym twórcą, żeby być w stanie to powiedzieć, które planowałem zrobić w Apokalipsie, ale ostatecznie nigdy nie doszły do skutku i nie dojdą. No bo projekt w tym momencie wraz z tym filmikiem ostatecznie anuluje. Na pewno jeżeli chcecie poznać jakikolwiek namiastkę zakończenia tej historii, to wam ją tu przedstawię. Dlaczego mówię namiastkę? No powiem niedługo. Jak widzicie, sami macie tylko ekran. Czysty, pusty ekran, dosłownie. Nic więcej, żadnej kamerki, żadnego ruchu. Trochę taki chciałem stary klimat tym przywołać. No ale czy jest coś dziwnego w tym, że ten stary klimat wywołuje? No myślę, że nie. Ten blog i całą tą historię zacząłem wrzucać do internetu w styczniu 2014 roku. No to, kiedy to słuchacie, są moje urodziny. Ten blog ma już prawie że 10 lat. Prawie że. Dosłownie brakuje dwóch miesięcy? Dwóch miesięcy, żeby to było 10 lat. 10 lat historii. A co ciekawe, jeszcze wcześniej, parę miesięcy wcześniej, przed tym 2014 rokiem, w ogóle zacząłem to pisać. Bo jak zacząłem to pisać, no zresztą zaraz do tego przejdziemy. Na początek może dlaczego w ogóle ten projekt się kończy. No tak sobie to wypisałem tutaj, więc niech będzie zachowana kolejność, okej? Kończy się, ponieważ no widzę, że nie jestem w stanie go jakoś sensownie kontynuować. Zastanowicie się, ale czemu? Było tyle obietnic, było tyle różnych tam większych czy mniejszych manifestacji, że będzie dokończone, że już teraz, już skończyłem jeden projekt pisarski, który robiłem, to wrócę zaraz do Apokalipsy. Oczywiście to wszystko było i powiem wam inaczej nawet. Ja myślę, że to dalej gdzieś tam poniekąd mogłoby być aktualne, mogło to być rzeczywistością. No ale no, nie ukrywam, że nie mam już tak dużo czasu na pisanie. Poświęcam swój czas wolny na milion różnych rzeczy. Nie mówię tego specjalnie, żeby tutaj jakoś wyjść na jakiegoś ważniaka wielkiego, bo po prostu no czas poświęcony poświęcam tylko na podążanie za marzeniami. Tak naprawdę. W różny sposób, niektórzy nazwaliby głupim, niektórzy pewnie by nazwali inspirującym. No tutaj tak naprawdę interpretacja pozostawiam osobom, które sobie będą chciały teraz pomyślą, że warto zinterpretować to i jakoś ocenić. Ja tam jedynie tyle oceniał, bo to nie ma sensu. No i doszedłem do wniosku, próbując wiele razy, pisząc wiele razy różne tam rzeczy do fabuły, planując rzeczy do przodu, zresztą wszystko mam w tym filmiku przedstawię, żeby nie było, że to są puste słowa. To wszystko było gdzieś tam tworzone, gdzieś tam zawsze w mojej głowie była szufladka na Apokalipsę. To trwa i trwa. Ostatni tak naprawdę rozdział wrzuciłem chyba w roku 2018 na samym początku, też to był styczeń, co o dziwo. Niestety po tamtym czasie nadeszła wielka, wielka przerwa. Na początku nie sądziłem, że ta przerwa nie taka wielka, ale to był czas, kiedy w moim życiu dużo się działo, jeszcze dodatkowo kończyłem studia. No po prostu ciężko było jakkolwiek się zebrać, dużo się rzeczy w życiu zmieniało i żeby tak usiąść ze starych czasów, to było ciężko. Dodatkowo faza na zombiaki też troszkę przeminęła i to nie jest tak, że nie lubię zombiaków albo nie znudziło mnie to. No to było po prostu raczej takie coś, że no kiedyś spełniało dużo większą część mojego życia, teraz raczej są takim, no powiedzmy, dodatkiem. Na pewno i czymś takim, jak były kiedyś, właśnie w 2014-2015 roku. To były czasy, kiedy oglądało się The Walking Dead,
najbardziej hitowy w ogóle serial, który dalej kocham, chociaż na przykład go nie dokończyłem, co jest też takim pewnie sporym wyznacznikiem tego, mówiącym o tym, jak dużo się zmieniło od tamtego czasu w moim życiu. No i grało się w DayZ. Na pewno kto śledził mnie wtedy, pamięta ekipę DayZ-ową i w ogóle wszystko. No i sam Apokalipsa tak naprawdę to był taki jeden wielki zbiór moich różnych przeżyć, innych takich. No i mijają lata, mam już od ostatniego rozdziału opublikowanego na blogu 5 lat, prawie że 6. No i postanowiłem, że w końcu trzeba to odciąć. To jest o tyle dziwne, że nawet do niektórych osób ostatnio pisałem, do osób, które miały być związane z przyszłymi perspektywami. No bo ta seria oczywiście zawsze u mnie była podzielona tak, że 3 osoby miały swoje perspektywy. Moja perspektywa była i 2 innych osób. Czasami więcej, czasami mniej, ale no zazwyczaj był ten podział. No już wszystko szykowałem, nawet właśnie popytałem parę osób, czy by chciał w ogóle być w takim projekcie. No i wszystko było dopięte. No i w końcu doszło do mnie, że to nie ma sensu, że teraz moja głowa ewentualnie, jak już idzie gdziekolwiek w kierunku pisania, to idzie w zupełnie inną stronę. Ale o tym zaraz. Także dlatego postawiłem, że nie ma sensu to ociągnąć. Mogłoby to być ciągnięte, mogłoby coś nawet z tego wyjść, być może nawet niedługo, ale po co? Po co żyć w tą taką przeszłością? Po co żyć tą bańką, kiedy ja dobrze wiem, że to już nie jest to samo. To już nie jest to samo, to już nie ma tego czasu, nie ma tego zapału, nie ma tej zajawki, która kiedyś po prostu no sama pisała te słowa, nie? Sama, całkowicie sama pisała te słowa. Dlatego to jest oficjalny koniec. Nawet nie chcę pozostawić wam żadnej furtki, żadnej nadziei, żadnego promyczka. Jakbym kiedyś jeszcze jakkolwiek coś mi podkusiło do napisania czegoś w tych klimatach, byłaby to raczej zupełnie nowa historia. Być może miałaby jakieś inspiracje, być może miałaby jakieś postacie, ale byłaby na świeżo. Chociaż, no nie ukrywam, że wątpię. Dlaczego? No, zaraz o tym w sumie powiem, bo to jest drugi punkt, który chciałem dzisiaj poruszyć. No, Apokalipsa tak naprawdę pojawiła się w moim życiu w 2013 roku. I to było spowodowane głównie tym, że właśnie byłem mega podjarany klimatem zombie. No i tak jakoś chodziło mi to po głowie, chodziło. No i w końcu gdzieś tam, kiedyś 100 lat temu, jedna z postaci z Apokalipsy, bo dużo postaci z Apokalipsy to są moi tam jacyś realni znajomi, bardziej czy mniej. W sensie znajomi, którzy przyjaciele, którzy znajomi, którzy tam tylko koledzy, ale no osoby, które znam. No i właśnie postanowiłem, że sobie popiszę. No i jakoś tak to szło, jeden rozdział zamienił się w drugi, to były krótkie rozdziały, to były rozdziały dosłownie po stronkę. No teraz jakbym nad tym się zastanowił, to one były takie dosłownie, nie wiem, pracą domową z języka polskiego. No ale pisałem i tam gdzieś przy okolicy chyba 5 rozdziału, jeżeli dobrze pamiętam, postanowiłem, właśnie też mnie znajomi nam mówili, ci, którzy grali ze mną w DayZ między innymi, no mówili mi, żebym sobie to gdzieś opublikował. No, a to był taki czas, gdzie te zombie klimaty u mnie były takie bardzo popularne na kanale, jak na tamte czasy. Ludzie oglądali te filmiki z DayZ, ludzie często mnie kojarzyli z jakimiś tam postaciami z The Walking Dead. Zawsze byłem wielkim fanem Daryla Dixona, no to tam zawsze były wokół tego jakby robione jakieś tam śmieszki i nieśmieszki. No i powiem wam, że no spróbowałem i bardzo szybko mi się to bardzo spodobało, naprawdę niesamowicie to mnie wciągnęło, bo nawet już nie chodzi o to, że tam, no ten blog teraz, jak patrzę sobie, to ma na ten moment, kiedy to nagrywam, 12 listopada 2023 roku, wy to słyszycie 13, ale dosłownie za 19 minut już będzie ten 13 listopada, bo no tak sobie wybrałem tą porę na nagrywanie. On ma teraz 130 500 wyświetleń prawie, że. No i no co wam mogę powiedzieć, no dużo to jest wbrew pozorom, jak na taką jakąś rzecz pisaną przez gościa, który pierwszy raz coś pisał z Polaka, zawsze miał truje, no i ogólnie nie był jakimś takim wybitną jednostką. No ale świetnie się bawiłem, no i odkryłem coś przede wszystkim, co było najbardziej magicznego w tej całej historii. Mogłem tam troszkę sobie mieć taką większą kontrolę nad życiem, niż może miałem normalnie. Nie powiem, żebym był jakoś tutaj pokrzywdzoną ofiarą życia, ale no wiecie, każdy ma swoje doświadczenia, każdy te swoje doświadczenia jakoś tam przeżywa na ten czy inny sposób, no i u mnie tym sposobem idealnym na odreagowanie różnych rzeczy, różnych sytuacji życiowych było pisanie. Te postacie, które tam się pojawiały, no nie powiem, dużo z nich było po prostu zmyślonych, czy dużo, no jakaś tam część, ale też duża część, taka spora, naprawdę znacząca, nie były to 2-3 postacie, tylko raczej postaci kilkanaście, to byli moi znajomi. Jedni wiedzieli, że są częścią tej historii, drudzy nie mieli o tym zielonego pojęcia. Nigdy nie myślałem o
komercyjnym aspekcie tego projektu, więc nawet nie pytałem za bardzo ich o zgodę. Szczerze, że gdzieś w ogóle się tymi rzeczami nie przyjmowałem, no wiecie, takie bardziej frywolne było to życie. Każdy chyba dobrze to rozumie, bo wie, jak podchodzi do obowiązków, kiedy miał na przykład lat, nie wiem, 14, a kiedy ma 24, dajmy na to, czy losowe liczby, to nie jest mój wiek, każdy wie, ile mam lat. No, 14, wiadomo. Tak czy siak. To gdzieś sobie tworzyłem, no i powiem wam, że no, możliwość kontrolowania swoich jakichś tam znajomych, nie wiem, z daną osobą się, dajmy na to, w danym czasie kłóciłem, z daną osobą wiązałem jakieś plany, daną osobą byłem zauroczony, daną osobę zacząłem bardzo lubić, bo to wszystko przewijało się. No nie jeden tutaj robił analizy i to rozbijał, każdy sobie może ponownie wysnuć samemu wnioski, co ty myśli, co jest prawdą, a co jest fikcją, no ale no, Bobru był taki wzorowany na mnie w danych chwilach, kiedy się czułem pewnie, no to był bardziej takim liderem, kiedy czułem się mniej pewnie, to gdzieś tam miał te chwile zarubienia w historii, kto czytał ten, no pewnie kojarzy mniej więcej, jak to wyglądało. No i pisanie o tym, układanie tego i robienie tego po swojemu było dla mnie ogromnym po prostu zdjęciem ciężaru z barków. Przecudowne to było uczucie. No i myślę, że to chyba takie, no jedna z piękniejszych rzeczy twórczych, jakich w życiu doświadczyłem, chociaż potem bardzo dużo takich małych sukcesów w życiu zaliczyłem na tym polu twórczym, ale jednak te pierwsze w ogóle części Apocalypse, ale dalsze tak samo, to nawet, to jest właśnie w tym wszystkim najbardziej magiczne, one dalej trzymały ten taki, to takie coś, takie magiczne coś, co dawało mi po prostu motorek napędowy i świetnie mi się to tworzyło. Czy były takie spokojniejsze lata, gdzie to więcej wrzucałem, czy już podchodziłem do tego profesjonalnie, czy nie? No na pewno, jakby ktoś na przykład po tym alogu, tak bym chyba to nazwał, po tym filmiku, skusił się na Apocalypse'a, to muszę ostrzec. No Apocalypse'a jest moim pierwszym w ogóle takim poważnym jakimkolwiek opowiadaniem, opowieścią, jakąś pracą twórczą pisaną. Ona, jak teraz bym sobie spojrzał na to, ona jest napisana, no, dziecinnie wręcz. Może nie ma katastrofy, mam wrażenie, że zawsze miałem chociaż te takie minimum, jeżeli chodzi o styl pisania, ale no dziecinada straszna. Teraz jak na to patrzę, to z takim uśmiechem pobłażliwym. Ale z drugiej strony, no tutaj powiem, jak bez kozery potrafiłem trochę po sobie zjechać chociażby za styl, czy tam za interpunkcję, no wtedy było bardzo dużo takich stylistycznych rzeczy, ortograficznych rzeczy, no to z drugiej strony wam powiem, że niesamowicie jestem podjarany i absolutnie nieskromnie o sobie powiem, że według mnie miałem naprawdę dobre pomysły. Takie pomysły, że po tym jak się zobaczy na przykład historię The Walking Dead, która się inspirowała miejscami, oczywiście, ciężko się inspirować tak dobrym zombie klimatem, momentami, potem było coś takiego, że na przykład, no oczywiście to nie doszukuje się do jakiejś teorii spiskowej, nie miejcie mnie za wariata, raczej po prostu chodzi o sam fart zabawności sytuacji. No potem były takie momenty, gdzie ja na przykład pobierałem jakiś wątek i robiłem na swoje w Apokalipsie z The Walking Dead, a The Walking Dead zdawało się wręcz odpowiadać wzięciem ode mnie jakiegoś motywu. Oczywiście tak podkreślę jeszcze raz, żebyście nie wzięli mnie z jakiegoś tej foliarza i osoby, które lubuje się w teoriach spiskowych, no bo to by było nierealne. Po prostu potem widziałem, jak The Walking Dead, no twórca, który też ma super mózg i stworzył naprawdę cudowne uniwersum, wymyślał coś, na co ja wpadłem jakby zanim to się jeszcze pojawiło w serialu, a komiks przeczytałem bardzo późno, więc to też nie była ta konkretna po prostu motywacja. Także, no, fajne były te pomysły. Jak czytałem sobie jakiś czas temu, gdzieś to chyba było w 2022, albo pierwszym, nie pamiętam, czytałem sobie Apokalipsę właśnie z myślą o tym, żeby ją jeszcze raz poznać, porobiłem sobie notatki, chyba zapisałem w takim notesiku malutkim, no myślę, że z 5-6 stron, różnych takich małych notatek, że przecież ta postać powiedziała, że nazwie coś tam w ten sposób, ta postać ma jakąś tam szramę na policzku, pamiętaj o tym. To w ogóle była próba wzięcia takiego dziecinnego projektu, bo to był dziecinny projekt, i wzięcia go od razu na głęboką wodę dorosłego pisania. I o co mi chodzi tutaj w ogóle? Chodzi mi o to, że to też przełoży się na trzeci punkt tego filmiku, ale ja pomimo tego, że pisałem,
i na przykład moje planowanie wyglądało tak, że wypisywałem sobie punkty od 1 do 25, bo zawsze apokalipsa ma 25 rozdziałów. Nie ma to jakiejś konkretnej przyczyny, po prostu było wygodne, bo jakby podział na trzy perspektywy, to każda perspektywa mogła poszczycić się 8 rozdziałami, bo 3 razy 8, 24. I na koniec był taki rozdział łączony, który łączył pierwszą, drugą i trzecią perspektywę i po prostu rozdział się zaczęła, dobra, perspektywa A. Parę zdań. Perspektywa B. Parę zdań. No rozumiecie, o co chodzi. No i tak właśnie sobie to dzieliłem na takim arkuszu zwykłym wordowym. No i moje planowanie wyglądało tak, że siadałem sobie, na przykład po pograniu sobie w Daisy z chłopakami, siadałem sobie i pisałem na przykład, dobra, rozdział pierwszy, nazwa rozdziału, perspektywa, czyja to będzie. Nawet nie liczyłem dni, a to potem takie cudowianki z tymi dniami wyszły, że szok. Nawet nie liczyłem dni i po prostu pisałem, dobra, postać A zrobi to, postać B zrobi to, postać C zrobi to, postacie wpadną w zasadzkę, koniec. I reszta już leciała na spontanie przy pisaniu. Czy to jest dobry plan? Słuchajcie, teraz... Miesiąc temu powiedziałbym, że to jest plan do dupy. Ale teraz jak sobie myślę, to nie jest plan do dupy, to jest po prostu styl pisania. Ostatnio czytałem sporo, słuchałem sporo podcastów różnych pisarzy, no i też ciekawości czystej, to raczej... Słuchałem podcastów i okazywało się, że tam w tym podcastach akurat przewijały się osoby, które pisały coś i mówiły o swojej pracy. No to widzę, że ludzie mają różne podejście. Niektórzy lubią mieć rozplanowany każdy mały szczegółik. Niektórzy wolą sobie napisać jakiś zarys i lecieć na spontanie. Niektórzy wolą w ogóle nawet nie dawać zarysu, tylko po prostu lecieć na spontanie. Wszystko myślę, że zależy od historii. Ta historia chyba byłaby gotowa na wszystko. No ale teraz jak czytałem sobie, robiłem notatki, co zacząłem, że dużo rzeczy źle poplanowałem. Czas przede wszystkim był do kitu zrobiony, logicznie często były dziury, no ale ile bym minusów nie złapał, ile by mi osoby rzeczy nie zarzuciły, to dalej bym powiedział, że ta historia dla mnie jest super, bardzo ją lubię, bardzo ją kocham i bardzo dużo dla mnie znaczyła w życiu, bardzo mi pomogła w wielu rzeczach, bardzo w wielu rzeczach tam gdzieś tam potrafiła przeszkodzić, bo czasami wręcz wylewałem z siebie takie złe emocje, które tam przeradzały się w jakieś sceny takie czy inne, no ale tak było. No i teraz jako twórca, który już jest w międzyczasie, kiedy powstawała Apokalipsa, jeszcze napisałem jeden projekt, taki duży projekt, bo to był projekt, który... Znaczy, to jest trochę chronologicznie powalone, ale jak już pisałem Apokalipsę końcową, to już bardzo szeroko pracowałem nad innym projektem, no i ten drugi projekt, jak pisałem, no to on w sumie miał, no nie wiem, chyba z 1100 stron, nie? No to dużo. I to nie było tak 1100 stron, gdzie, nie wiem, jakieś obrazki są powklejane, albo, nie wiem, czcionka to rozmiar 25, nie? Normalnie 12, 1100 stron zapisanych tekstu. Też bardzo nieidealnego, ale na pewno dużo, dużo lepszego, dużo bardziej zaplanowanego. Pekatorum. No i powiem wam szczerze, że patrząc na to wszystko, jak to się układało, no to, to było zupełnie inne doświadczenie, pisanie jednego i pisanie drugiego. I te pierwsze, chociaż z tego drugiego jestem bardzo zadowolony, bo bardzo duży progres zrobiłem, bardzo dużo rzeczy poprawiłem w sobie i tak dalej, o to myślę, że te pierwsze to jednak jest coś, w co włożyłem więcej takiego serca i duszy, a w tym nowym, no to raczej wkładałem po prostu w to serce i ciężką pracę. O, to jest chyba świetne określenie tego wszystkiego. No, także tak to wyglądało z perspektywy tworzenia tego wszystkiego. Dlatego uwierzcie, że jak wy tam pośpieszaliście, były tam pojedyncze osoby, które mnie tam dopytywały, a kiedy, no słuchajcie, nigdy to nie była taka złośliwość moja, że nie chciało mi się, albo właśnie lenistwo, zawsze to były jakieś obowiązki, jakieś życiowe sprawy, jakieś to, tamto, no i teraz właśnie konkluzją tych wszystkich rzeczy i tego czasu, całego oczekiwanego jest to, że historii nie zakończę w formie pisanej, ale wam na pewno parę rzeczy opowiem, możemy do tego w sumie już pod punktu przejść. Od razu zaznaczam w ogóle, że jeżeli byście mieli ochotę jakąkolwiek, to możecie mi zadawać śmiało pytania. Niestety, no tak jak mówię, historia nigdy nie była zaplanowana jakoś tak na tyle dobrze, żeby móc wam powiedzieć, czy coś było... Znaczy no, pytać warto, jeżeli na przykład jesteście dawnymi fanami Apokalipsy i czytaliście mnie 10 lat temu, czy 5 lat temu, czy rok temu, czy właśnie skończyliście i chcecie więcej, to możecie ośmiało wszystko pytać, jeżeli czegoś ten filmik nie uzupełni, to być może jestem w stanie wam to zrobić ręcznie, w sensie odpisać tutaj na komentarz, po prostu. Raczej już żadnego filmiku Q&A-owego, ani żadnego o Apokalipsie nie będzie.
więc to jest taka ostatnia deska ratunku. Co jeszcze tylko wspomnę, zanim przejdziemy do tych faktów stworzenia, które wam tutaj przedstawię, to mega fajne było to, że Apokalipsa tak naprawdę miała duży wpływ na... Znaczy, duży mały wpływ, o tego to określę. Duży mały wpływ na to, co spotkało innych twórców. Był jeden twórca, który pisał historię, która się działa w tym samym uniwersum, co moje. Uniwersum to duże słowo, nie? No to po prostu też była w Polsce, ale były nas plany jakiegoś takiego małego połączenia. Bardzo fajnie, że ta osoba tak się wkręciła. Teraz już też chyba nie tworzy tego swojego opowiadania. Ale no doceniam, jakie by to nie było, jak szybko by to jakoś tam nie wypaliło się, to mega doceniam po prostu samą chęć. Była też inna osoba, która też tworzyła, że za czasem mieliśmy nawet burzę mózgów własne. Też ta osoba tworzyła bardzo fajne opowiadanie. Akurat nie w klimacie, nie połączone jakoś bezpośrednio z moim, ale no fajnie było widzieć, że osoby, które też tworzyły, jakoś tam się chociaż poniekąd inspirowały tym, że ja tworzę i same odważały się przeżyć taką przyrodę. Nie wiem, czy ta przyroda dla nich była tak samo piękna jak dla mnie. Moja przyroda była, w sensie jak dla mnie była Apokalipsa. Czy dla nich ich opowiadania też były takie piękne, ale jeżeli tak, to jestem dumny, bo oznacza to, że komuś sprawiłem bardzo dużo przyjemność i bardzo na jakimś tam etapie i pułapie pomogłem. No i dobra, przejdźmy do tych faktów, bo tutaj po prostu można gadać i gadać, to naprawdę dla mnie to jest no, specjalne miejsce w sercu, nie? No to tak. Będę tutaj czytał taki swój dokument, ja go pisałem już tak parę tygodni temu, jak już wiedziałem, że jak już postanowiłem i już sobie przygotowałem takie po prostu notatki. Mogą być trochę chaotyczne, więc jakby coś, to będę po prostu starał się dopowiadać. Zajmują mi one tutaj dosłownie 4 strony niecałe. Więc zaczynając. Oryginalny pomysł miał się skończyć po około 8 tomach, chociaż w porywach zapału myślałem o zrobieniu kolejnej części Apo, czyli tak jakby Apokalipsa 2, gdzie po prostu byłoby ponownie 5 tomów. No było 5 tomów dotychczas, teraz pracowałem nad 6, był jeszcze jeden tom poboczny. Plan pierwotny był w ogóle taki, żeby tomy poboczne były co tom, nie? Więc jest na przykład 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, no i 5,5 ewentualnie, chociaż tutaj mogłoby dla synergii, dla symetrii nie być tego 5,5, skończy się 5. No ale było ile było, było 8 planowanych tomów i tu od razu mówię, że te 8 tomów powstało, pomysł na nie, żeby było to 8, a nie 10, czy 5, czy 17, powstało mniej więcej na przełomie 4 i 5 tomu, bo wtedy już czułem, że już trochę świadomie to tworzy, że to nie jest już takie usiądę, a piszę, co będzie, to będzie, tylko już takie było ok, już trochę do przodu zaplanuję, trochę już te moje notatki wyglądały na trochę bardziej rozwinięte, no i te 8 tomów to był 10 plan. Ja ogólnie jestem do dupy w tworzeniu zakończeń, niestety. Co prawda tworzyłem tylko jedno, zakończyłem życie to właśnie do Deprecatorum, ale no po czasie uważam, że było takie sobie. Znaczy nie było złe, ale było takie no bez polotu. Według mnie napisać zakończenie jest mega ciężko, ale to takie moje osobiste zdanie. No i wam powiem, że te 8 tomów, no to taki był realny plan. Tam potem właśnie pisałem z jedną osobą, która też w moim uniwersum chciała stworzyć swoje opowiadanie i stworzyła. No to ta osoba trochę mnie namawiała właśnie na więcej, no to tam gdzieś się pojawił to pomysł. A dobra, wrócę do tej Apokalipsy i będę pisał ile wlezie, aż no, uwielbiam ten świat. On już jest, robi się taki trochę bardziej, no może nie powiem, że bajkowy, tylko taki, no już tak latuje trochę z tym, ale to jest mój świat, moja strefa komfortu, jest spoko. No ale ostatecznie potem znowu wróciłem do pomysłu z 8 tomami, jak z tą osobą trochę straciłem kontakt, a sam no znowu parę miesięcy było kompletnej posuchy, jeżeli chodzi o tworzenie. Myślałem, dobra, chociaż te 8 tomów i będzie spoko. No i najbliższy tom, to już przejdę do takich bardziej konkretów. Jeżeli ktoś nie oglądał, nie czytał mojej Apokalipsy, aby planował, to do tej części materiału już pozostały bym raczej wam planował, polecał wrócić no po przeczytaniu, albo no liczyć się ze spoilerami po prostu. Jeszcze na sam koniec planuję o dalszych planach pogadać, no ale to no powiedzmy, że to też będzie związane pewnie z jakimiś delikatnymi spoilerami, więc no na wszelki wypadek po prostu to już jest taka mocno spoilerowa, jak te poprzednie to były takie trochę luźniejsze historie, to już mocniej spoilerowa. Także najbliższy to miał rozpocząć wojnę ze zszytymi. Zszyci to tacy szeptacze z The Walking Dead. Tylko te po mojemu troszkę inaczej nie działali. To była motywacja, od razu powiem, to była motywacja z szeptaczami z The Walking Dead. Ale z drugiej strony, chociaż to była motywacja, to
muszę przyznać, że zrobimy ich po swojemu. Myślę, że sporo się różni od szeptaczy, chociaż mieli bardzo podobny zamysł. Miała się ona skończyć w najbliższym tomie 7, po którym historia miała wchodzić na ostatnią prostą z prowadzeniem grupy wojskowej z Warszawy. Taki był plan na koniec, żeby pojawiła się grupa wojskowa, czy taki trochę większy obóz. Powiem wam, że to zawsze był dla mnie problem, jak pisałem, bo chociaż naturalna kolej rozwoju historii jest taka, że będą się pojawiały wojny ludzie kontra zombie, zamieniają się w końcu w wojny ludzie kontra ludzie. To jest naturalne, takie historie muszą się tak rozwijać. Wątpię, żeby dało się zrobić historię dłuższą niż, nie wiem, dwa tomy, która będzie cały czas tylko z zombiakami. No nie da się, to po prostu z czasem muszą wejść inni ludzie, inne emocje, inni ocalali. No to jest must have, po prostu, moim zdaniem. No i jak pamiętacie, być może czytaliście tom piąty, no to tam już ci strzyci się pojawiali, nie? Tam gdzieś już kąsali tą grupę, gdzieś tam jakiś zakładników brali i tak dalej. Tom szósty miał być do połowy poświęcony na trochę na to, co się dzieje po tym, jak to stado przeszło przez Płock. Ale dobrze, nie pomyliłem nazwy. Czyli tam gdzie była grupa Bobra. No i przyznam wam szczerze, że pierwsza połowa tomu miała być taka dosyć spokojna. Miało być to stado, ale sami strzyci za dużo by mi nie wchodzić w aktywności. W połowie tomu miało być spotkanie takie. Zresztą o tym jeszcze będzie, ale i tak już to mówię wstępnie, żeby sobie samemu to ułożyć w głowie. Miało być takie spotkanie pomiędzy szefem zszytych, czyli Czarkiem, Krawcem, a Dziarą. Czyli szefem tak naprawdę ocalałych, ale no przede wszystkim szefem Ostoi Rujskiej. No i od szóstego tomu, od połowy do połowy siódmego miało być takie trochę w The Walking Dead, ale to nie była inspiracja, to raczej po prostu taka też kolej biluarcji. Miało to po prostu zająć końcówkę, drugą połowę tomu szóstego i pierwszą połowę tomu siódmego i ta wojna miała się skończyć i potem miał wejść ostatnia połowa tomu siódmego plus cały tom ósmy, to miał być już Warszawa i tam mieć kolejne motywy. Historia miała się zakończyć, to już jest taki pomysł na zakończenie, który gdzieś tam kiedyś miałem. Tych pomysłów na zakończenie miałem w ogóle sporo, ale ostatecznie poszedłem w takie bardzo bezpieczne i myślę, że dosyć nudne rozwiązanie. Mianowicie historia miała zakończyć się wynalezieniem szczepionki, która byłaby w stanie przywrócić świat do normalności. Proces trwałby pewnie paręnaście lat, co dałoby pole do popisu dla kolejnych historii w tym świecie. Nie wiem, jakbym to zrobił, bo to tak jak mówię, była taka mało zaplanowana historia, która miała nagle raptem mieć wymyślone zakończenie, ale myślę, że to by było dosyć bezpieczne i dałoby się to zrobić tak, żeby to dużo osób usatysfakcjonowało, przynajmniej nie obrzydziło. Mianowicie byśmy zrobili pewnie, bym zrobił coś takiego, że pod koniec już tam szczepionkę udaje się wynaleźć, tylko ona nie jest taka, że wiesz, że wiecie, że nie wiem, przylecą samoloty i że nagle wszyscy będą zdrowi. To raczej było coś takiego, że po prostu osoby, które są ocalałymi, już by nie zostały zarażane. Ugryzienia by ich nie zabijały, nie zamieniałyby ich w zombiaki, tylko by po prostu, no ugryzienia były ugryzieniami, jakby was, nie wiem, podryzł niedźwiedź albo wilk. Taki był mniej więcej plan i to by dawało coś takiego, że jeszcze to pokolenie miałoby ciężko, musiałoby uważać, dlatego by było bardzo dużo pola do zrobienia jakiegoś spin-offu, jakiejś innej historii, jakichś paru jeszcze tomików, a z drugiej strony już by było tam gdzieś na tle zakończenie, że no minie te powiedzmy 50 lat, no może nawet mniej, może 30, bo to kolejne pokolenie się zacznie. No już te pokolenie będzie odporne po prostu na zarazę i co za tym idzie, minie te 30 lat, minie kolejne 30 lat i już nie będzie tak naprawdę zombiaki powoli wyginął, a ludzie będą mogli zacząć odbudowywać świat. Czy to jest super odkrywcze? No nie, ale myślę, że byłoby całkiem spoko i całkiem solidne. Przechodząc do grup, bo podzieliłem ten materiał na grupy, w sensie grupy, o których będę mówił, no to na początku oczywiście najważniejsza grupa Bobra, wezmę tylko łyczkę herbaty. Grupa Bobra trzymałaby się Płocka już do końca lub wyruszyła w drogę, gdyby okolica upadła. Właśnie od czego to zależy. Były dwie drogi prowadzenia fabuły. Oba by doprowadziły prawdopodobnie do tego zakończenia, o którym wam przed chwilą powiedziałem, ale pierwsza by zakładała, że Toruńska Ostoja Ocalałych upadnie po wojnie ze zszytymi, a druga by zakładała, że nie upadnie. Tylko po prostu zostanie mocno tam nadwyrężona. I od tego by zależało. Jakby upadła, to by te wszystkie obozy publiczne, czyli Płock, Płońsk, Inowrocław, Grudziądz i te wszystkie okoliczne posteruneczki by wszystkie się rozpierzchły, ale by gdzieś tam ludzie, no to by było właśnie, to mi chodziło po głowie dlatego, że to można by było znowu trochę wrócić do tych klimatów zombie. No ale no, raczej bym chyba się trzymał ostatecznie tej wersji z tym, że Ostoja nie upada do końca, ewentualnie jakieś tam pojedyncze obozy upadają. Do grupy dołączałaby pewnie nowe osoby, ale nie miałem żadnego konkretnego planu oprócz postaci Gabriela, cross postaci z serii Bez Życia. To właśnie co wam mówiłem, to ta osoba, która tworzyła swoją historię w moim świecie, ona mi w pewnym momencie, ta osoba zaproponowała,
on właśnie, no to koleś, że odda mi swoją postać i że ta postać będzie w mojej historii jako, no taki, jak oglądaliście The Walking Dead i Fear The Walking Dead, to tam też parę postaci się przemieszało, że było na początku The Walking Dead, a potem stało się głównymi bohaterami Fear The Walking Dead. Nie wchodząc w spoilery oczywiście. No i tak, żeby było tutaj, że ta postać by weszła, ta postać była naprawdę mnie spoko zrobiona, myślę, żeby znalazła miejsce, chociaż ostatecznie nigdy nie dogadaliśmy szczegółów, było parę planów, potem właśnie już postać Gabriela nie była rozwijana dalej, bo te bez życia upadło, no i tak jakoś wyszło, ja ogólnie nowe postacie zazwyczaj dodawałem też bardzo ignorancko, bo po prostu nawet nie zastanawiałem się, czy ta postać jest potrzebna, po prostu czułem, okej, już dużo osób tej postaci, może dodam kogoś, no i pojawiła się tak na przykład postać Marcina, który wszedł pod koniec, albo w drugiej połowie piątego tomu bodajże? No w piątym tomie na pewno jakoś wszedł, też samą postać Zuzy. To są takie postacie, które no, stały się częścią grupy, ale no, nie były planowane w żaden sposób. Po prostu nagle pomyślałem, to chyba czas na nową postać. No i tak było. Łapa i jej siostra opuściłyby grupę i założyły nieduży obóz, coś na wzór tego obozu Feline, czy Feline w Płońsku. Tylko byłaby to stadnina koni. To jest motyw, który tam zaczął mi chodzić po głowie, jak już wprowadzałem postać Neri. Jako, że Łapa tam... Nawet nie chodzi o to, że z Bobrem przestała być parą, bo oni tam do końca oficjalnie w piątego tomu są jak już tam... No, poniekąd parą. Może już po przejściach, ale parą. No wiadomo, tam Bobr się dowiedział, jakie tam były... Co Łapa zrobiła, że zabiła Natalię w drugim tomie, że to wszystko jakby od niej wyszło. Łapa by miała taki redemption arc, teraz wiem, czy to tak się nazywa, wtedy po prostu bym to nazwał, że po prostu próbowałaby odkupić swoje winy, no i by spokorniała mocno, no i gdzieś tam pojawienie się postaci Neri by tylko przyspieszyło to tak naprawdę, no plan był od jakiegoś czasu taki, że ona po prostu z siostrą swoją ucieka, opuszcza grupę, zakłada po prostu obóz, taki swój obóz, dalej by się pojawiała jako postać, no ale z takiej postaci, no zdecydowanie pierwszoplanowej by zeszła na drugi, może nawet na trzeci plan. I by założyła taką stadninę. Dlaczego stadninę? No tak myślałem trochę przyszłościowo, ale w sumie, tak jak mówiłem, ten czas u mnie był rozsypką, bo z jednej strony planowałem stadninę koni, jakby już tam miało nie być paliwa i tak dalej, ale z drugiej strony, jak sobie obliczałem, mam gdzieś tutaj notesik, bo wam zaraz powiem, jakie obliczenia mnie spotkały, bo to sobie właśnie liczyłem. Jak liczyłem sobie, to apokalipsa... Nie wiem, czy to znajdę teraz w tej chwili, bo tutaj mam dużo, dużo zapisków różnych. Właśnie z spektatorem związanych i tak dalej. Gdzieś tutaj miałem zapisane tak się... Apokalipsa. No to wyobraźcie sobie, że pomimo to, że starałem się jeszcze gdzieś to wciskać, to piąty dom apokalipsy zaczynał się 117 dnia apokalipsy. Od wybuchu apokalipsy. No i on trwał dosłownie 8 dni. Zazwyczaj jeden tom to było około tygodnia akcji, czasami trochę dłużej. Był jeden ten przeskrok czasowy, paromiesięczny, ale, znaczy paromiesięczny, no dosłownie dwumiesięczny tam miesięczny, no nie były to duże czasy, no to powiedzmy, że nawet jakbym miał plan na tą stadninę koni, no to po co byłaby im tam ta stadnina, teraz sobie myślę logicznie, no to zanim by się skończyło paliwo, tak realnie by się skończyło paliwo, raczej minęłoby, ile to 120 dni, 4 miesiące? Minęłyby 4 miesiące, to raczej by minęły 4 lata. No to... Koszmarnie to sobie zaplanowałem, to wszystko działo się za szybko, no ale no, już chciałem to ratować, już myślałem nawet, żeby po prostu pisząc nowy tom dać znać, że słuchajcie, do dupy to planowałem i warto by było zaplanować to lepiej, dlatego czas się jednak trochę rozjechał, nie minęło parę miesięcy od wybuchu, tylko parę lat, ale no musiałbym mieszać, musiałbym się zastanawiać, to też był jeden tom z problemów, który próbowałem rozwiązać, ostatecznie padło na to, że pewnie by ten czas trochę został wydłużony i tak naprawdę byłoby już parę lat po apokalipsie. Dalej, Lilian raczej przeżyłby do końca, chociaż nie wykluczam utraty jakiejś kończyny na późniejszym etapie historii. Mógłby potem uczyć innych walki mieczem, scena ze zbroją płytową. O tej scenie ze zbroją płytową wam powiem, bo to jest w ogóle core memory mojego planowania apokalipsy. Ale no właśnie postać Lilianta to jest postać, która jest właściwie od samego początku. Miała nawet dostać swój spin-off, o tym też powiem za jakiś czas. A poza tym no, uwielbiałem tą postać, była to jedna z moich ulubionych postaci. Kolej z dużym mieczem, troszeczkę była inspiracja Michonne, która miała katanę w The Walking Dead, ale to raczej było takie po prostu coś, że ja już miałem od dawna takiego rycerza w głowie. No i takim rycerzem właśnie był Karol Gigant, który no super dużo miał fajnych scen, bardzo ja lubiłem tą postać, nie wiem czy była tak lubiana przez resztę, bo no projekt nie był taki aż szalony, żeby mieć jakieś ogromne rzeszy fanów, którzy będą pisali, o ta moja postać jest ulubiona, a ta moja, raczej to była trochę po prostu no historyjka.
No ale ten gigant, no, myślę, że mógłby gdzieś tam stracić. Podejrzewam, że nogę i po prostu już nie wychodzić na polowania, tylko jak już się zacznie ten spokojny czas, to uczyć ludzi walki mieczem. Co by się mogło przydać na te późniejsze etapy, już końcowe etapy Apocalypse Zombie. Dalej, postacie poboczne takie jak Krystek, Egzorcysta, Medyk, Ika, Marcin, Emil, Zuza raczej by przeżyła, ale myślę, że w którymś momencie by odpadły. To tak napisałem, bo właśnie nie miałem wobec nich żadnych planów. Jak niektóre postacie teraz, jakbym tworzył, to bym raczej zaplanował, że to jest postać na przykład, nie wiem, na dwa tomy i że jak już będzie zbliżał się jej koniec, no to warto gdzieś tam zaznaczać, trochę więcej dać scen, gdzie ta postać coś się wyrzuca, żeby ta postać była pełna. No to tak, to te postacie pojawiały się, nie miały żadnego jakiegoś większego backstory. Starałem się zarysować, żeby były dosyć charakterystyczne i to mi się jakoś jeszcze udało, ale no było to puste, jednym słowem. Dalej. Plany były takie, żeby MPD postać oraz postać Neri stałyby się na pewno ważniejszymi postaciami. MPD prawdopodobnie dostałby wątek pracy z Benem, czyli z tym gościem, który no, był na wózku jeździł, jak się nazywała ta miejscowość? Inowrocław? To był Inowrocław chyba. Z Inowrocławia i on by mu jakoś pomagał. Tutaj jeszcze nie miałem kompletnie planu, ale z Benem ogólnie miałem takie plany, że on będzie takim jakimś trochę po trupach do celu, idącym do zbawienia ludzkości, ale nad takim mocnym kosztem. A MPD ogólnie też właśnie to jest następstwo tego, że inaczej się postrzega postać. Kiedyś postać MPD to jest, no już jak przywołałem to powiem, no to jest postać istniejąca, to jest mój znajomy, mój dobry znajomy teraz już. I no kiedyś właśnie był taką postacią w moim życiu, która gdzieś tam była sobie w tle po prostu. Taki kumpel z neta, no ale potem no to już awansował na pewno, żeby to nie brzmiało pusto, awansował po prostu, dużo bardziej się zaprzyjaźniliśmy, tam już nasze spotkania raczej bym dał pod kategorię takich no naprawdę pamiętnych, nie? Taki po prostu już przyjaciel, po prostu pełnoprawny przyjaciel. No i co za tym idzie, czułem też potrzebę, żeby taką postać bardziej rozwijać, bo bardziej czułem, bardziej miałem ochotę na takie właśnie te elementy terapeutyczne. No i tak by było. Postać Neri by pewnie dostała po prostu wątek romantyczny i duży rozwój ze mną, bo to była postać, która też była zaplanowana na bardzo duży wątek na zachodzie kraju, który byłby związany z wojną z Szytymi. Chyba gdzieś to jeszcze zapisałem, więc jeszcze powiem tam dokładniej. No ale to też była kolejna postać, która byłaby dużą częścią. Chociaż w szóstym tomie jeszcze nie miałaby swojej perspektywy. W szóstym tomie perspektywy miałby Bobru, jak zawsze. Miałaby też postać z Czerwonych Flarnowa, bo planowałem, ona byłaby potrzebna do innej perspektywy, bo ta perspektywa też by była przez całość, ale no te Czerwone Flary to zawsze był taki mój fajna grupa, bardzo lubiłem w ogóle ten pomysł. I no na pewno pojawiłaby się nowa Czerwona Flara, a z kolei trzecią perspektywą byłaby też moja osoba znajoma z prawdziwości, z prawdziwego życia, która by potem zmieniała się na perspektywę innej postaci, o której też wam za chwilę opowiem. Tak wiem, że to chaotycznie mówię, ale tak chcę wam pokazać, że niektóre postaci miały naprawdę spore plany dalsze. Dalej. Przechodząc do grupy z Toruńskiej Ostoi Ocalałych, Ostoja albo by się rozpadła, albo przetrwała po wojnie, tak jak wam mówiłem, te dwa scenariusze. Miałem w głowie scenę brutalnego ataku z Szytych, ale ciężko powiedzieć, jakby się to skończyło. Jeżeli obóz by upadł, to i tak główne osoby raczej by przeżyły. Dziara, Szeryf, przynajmniej część Czerwonych Flar. No, tak jak mówię, te ostatnie tomy na pewno by miały jakieś śmierci. Ja tak tu często zaznaczam, że tyle osób by przeżyło i tyle osób by przeżyło, ale na pewno by ktoś jeszcze poumierał. Tylko raczej nie miałem w głowie jakiejś konkretnej śmierci. Nie miałem po prostu. Po prostu większość postaci bym tam gdzieś jakoś wykorzystał, bo bym lepiej już umiał to zrobić. Często u mnie zabicie postaci było odpowiedzią takie, a nie mam już za bardzo pomysłu co dalej. Dalej, Ernie by przetrwał. Plan na jego postać był taki, że ucieka z obozu Czarka. Taki to był plan na szósty rozdział. Właśnie ta osoba z trzeciej perspektywy by z Ernie uciekła i wraz z innymi więźniami. No zresztą to powiem tutaj, bo tutaj jest napisane, to już nawet powiem, jaką postać chodzi, wraz z grupą innych postaci i Weroniką, to właśnie byłaby nowo poznana postać główna. Moja znajoma, z którą właśnie ostatnio nawet pisałem, że kurczę, totalnie widzę cię w Apocalypse, no i tam już były podjarki i tak dalej, ten sam byłem podjarany, bo miałem super pomysły, no i się okazało, że anuluję. No ale i tak dziękuję za możliwość nawet zaplanowania tej historii z nią w jakiejś tam części roli równej. I zmierza w kierunku Królowego Mostu, do tego Królowego Mostu to mnie tak ciągnęło, żeby tam jeszcze wrócić jakoś w historii, że no, pomyślałem, że to jest idealne, oni uciekają. Mniej więcej obóz Czarka jest, ja nigdy na tą mapę aż tak dokładnie nie patrzyłem, ale bym powiedział, że on jest na wysokości Warszawy, w sensie inaczej, na wysokości Białegostoku, jak już się spojrzeli na mapę Polski, ale
tak już, jakby już była minięta Warszawa, czyli już tak bliżej Podlasia niż samej Warszawy, ale no nie wiem, gdzie byłby dokładnie. On się już pojawia, więc można tak mniej więcej wywnioskować, bo jakieś pisałem już sceny z tego obozu, to była ta farma rodziców Krawca, tam gdzie bohaterowie trafili, kiedy stawiali punkt, taką flagę, to chyba był czwarty tom, o ile się nie mylę, i oni stawiali ten punkt i po prostu przez jakiś czas tam gościli. No i właśnie tam by była ta cała farma, całe serce obozu zszytych. No i właśnie z tego obozu by Ernie i Weronika oraz wszyscy inni więźniowie, tam byłyby też postacie z innych obozów. Ja gdzieś to miałem zapisane, nie wiem czy to będzie w tym dokumencie, czy gdzieś to sobie planowałem, ale tam byłyby też inne postacie, bo nie wiem czy pamiętacie, ale Krawiec pod koniec piątego tomu zebrał paru zakładników. No był to Ernie właśnie. Był to Irek, który no, ostatecznie postawił być takim podwójnym agentem trochę i byłoby to parę innych osób z innych obozów, takich ważnych osób, które gdzieś tam by były na pewno kojarzone. Także te wszystkie osoby by uciekły i zamiast uciekać tam, gdzie Krawiec by podejrzewał, czyli w stronę Ostoi, uciekłby w drugą stronę, czyli na wschód, na Podlasie do Królowego Mostu, który Ernie oczywiście zna jak własną kieszeń, bo to jego miejsce na ziemi. Gdzie przeczekałby burzę i no, wylizałby rany, szykując azyl dla osób, które uciekały przed zszytymi, a też szykując zemstę Irku, no bo Irek go oczywiście w to wpakował. Potem by na pewno po prostu jeździł z błąkanym ocalanym do końca zarazy. Tak, to byłby jego plan. Postać Ernie'a gdzieś tam miałem może z raz motyw, że chciałbym go jakoś się zabić, to bynajmniej nie chodzi o jakieś tam relacje nasze, chociaż z Ernie mieliśmy bardzo dużo różnych epizodów w naszym życiu. No i na pewno powiem wam, że jego postać, która dla mnie to jest, jak The Walking Dead miał Daryla, to Apokalipsa miała Erniego. To dla mnie zawsze, już od pewnego momentu, jeszcze nie na początku. Na początku to traktowałem go po prostu jak kumpla, którego zbierałem ze szkoły, no to był początek. No bo Ernie zawsze był dla mnie moim takim największym bracholem, jeżeli chodzi o tworzenie czegokolwiek zombiakowego. Razem rwaliśmy pamiętnik Jossawego z Daisy, razem trzymaliśmy się różnych rzeczy, spędzaliśmy masę czasu, no po prostu, no bez niego pewnie by połowy z tego nie było. No i na początku traktowałem go jako postać po prostu, ale potem te motywy z nim tak się dały, takie były fajne, ten zbunkan ocalały, to jest dla mnie taka duma, to tak fajny pomysł jest. I że on akurat był tym kierowcą, że na pewno bym nie był w stanie go uśmiercić, to bynajmniej nie chodzi o to, że o plesiostwo, tylko raczej chodzi o to, że to jest zbyt fajna postać, zbyt dużo wnosi do historii, żeby tak zrobić. Ostatnia informacja, którą mamy co do Ostoi. To, że poboczne posterunki wokół Ostoi z czasem by się rozwijały, tworząc potem kolejne duże obozy odbudowujące cywilizację. No, posterunków tak naprawdę były cztery, gdzie jeden upadł, jeden był na wschód, to on był pod koniec drugiego tomu pokazany, on tam pomógł paru grupom dotrzeć do Ostoi. Jeden był najbardziej rozwinięty, ten na zachód, to był tam, gdzie był kapitan urzędował, oni mieli helikopter swój, nie wiem czy pamiętać, to był motyw, który nigdy nie został jakoś mocniej rozwinięty, no ale to był ten helikopter w grze. Pewnie by został jakoś wykorzystany do czegoś epickiego. No i był jeszcze posterunek na północy, tam przy Rudziądzu, który upadł, został zniszczony przez złomiarzy. Złomiarz to właśnie ten motyw, o którym mówiłem, że ja to wymyśliłem i dopiero potem to się pojawiło w serialu The Walking Dead. Złomiarze. Tam była ta grupa taka, no nie wchodzi już w spoilery z The Walking Dead, bo to nie jest to miejsce, ale no pojawiła się taka grupa. No i właśnie, ja mam wrażenie, że ja pierwszy ją stworzyłem, a potem w The Walking Dead się pojawiła i tak jak ja zebrałem szeptacze od nich, to oni tych złomiarzy ode mnie tak jakby podciągnęli. Oczywiście znacie jeszcze raz, że to takie śmieszki bardziej niż jakiś realny żal. No, także tak by było. No i jeszcze jeden posterunek, ale już nawet nie pamiętam, co to był za posterunek. On gdzieś był na południu, on chyba nie był jakiś istotny fabularnie, przynajmniej mi się już nie kojarzy. Dalej, grupa Bena, czyli właśnie Inowrocław. To byłby coraz ważniejszy motyw ostatnich tomów, tak jak mówiłem. Prawdopodobnie Ben byłby robiony na nieco chaotyczną postać, która idzie po trupach do celu, żeby uratować ludzkość. Pomagałby mu MPD, a także do jego obozu dostaliby się najemnicy, którzy staliby się jego oddziałem specjalnym, nazywaliby się Białe Płaszcze, niedobitki wojskowe. Zrobiliby dużo złego, żeby doprowadzić do ostatecznego pokoju. W planach była demilitaryzacja okolic i zwiększenie siły Inowrocławia, żeby móc w pełni skupiać się na badaniach. To jest wątek, który wymyśliłem tak naprawdę jako jeden z ostatnich. Kiedy już planowałem tak na poważnie ostatnio, te parę tygodni, miesięcy temu, jak zacząłem już realnie rozpisywać fabułę, już po raz ostatni, bo ja do tej fabuły siadałem parokrotnie. Ja mam chyba trzy różne wersje zapisków z zupełnie innymi ścieżkami rozwoju tej fabuły.
No, ale to była taka ostateczna i te białe płaszcze miały pojawić się, to miała być taka grupa na zasadzie, że wiecie, z jednej strony bardzo pomocni dla Bena, który no, pomimo tego, że czasami potrupuje do celu, to idzie do uratowania ludzkości, do wymyślenia szczepionki, on by właśnie ją wymyślił, ale z drugiej strony już planowałem scenę, że oni na przykład, nie wiem, właśnie zabierają broń z sąsiednich obozów, jak już by było poszytych, i oni przejmują taką władzę, żeby Ben miał pewność, że nic na przykład na nią nie najedzie. I wiecie, oni by się pojawiali, by kontrolowali, trochę tak po prostu by wprowadzali takiej kontroli i wszystko to by było pod Bena i byłaby jakaś scena, że przed, nie wiem, zabijają kogoś ważnego, taki brutalny kompletnie, taki, że wiecie, macie scenę, oni się pojawiają i sobie myślicie, dobra, to jest równa postać, ale nie zginie, a tu nagle pół strzał w głowę i białe płaszcze po prostu zbierają żniwa. Taki bezwzględni najemnicy wojskowi. Także taki był plan. No ale tutaj za dużo nie powiem, bo niestety nie było jakoś to mega rozbudowane. Dalej, pewnie byłoby trochę eksperymentów na ludziach, scena z zarażeniem kloru, żeby przetestować leki chociażby, egzekucje niewinnych, być może ważnych postaci, to właśnie o tych płaszczach myślałem, przez płaszcze w razie oporu i wykorzystywanie władzy wiedzy Czarka, który po przegranej wojnie zostałby uznany za martwego, a tak naprawdę uwięziony przez Bena. Z tym Czarkiem to miałem super motywy, wymyślone już dawno, dawno temu, tuż po napisaniu piątej części, czyli w 2018 roku, że po prostu zrobię z niego taką osobę, która no, straci tą władzę, upadnie, cała jego ta idea upadnie, ale pomimo to, że zostanie uznany za martwego, to w pewnym momencie trafi do niewoli w jakimś miejscu. No, ostatecznie pomyślałem, że to może być u Bena wraz z Bobrem. Dlaczego z Bobrem? To też jeszcze powiem, bo to jest jeden z moich pomysłów przyszłych. No i to będzie taka rozmowa trochę jak, wiecie, jakiś Negan versus Rick, którzy pomimo to, że teoretycznie się nienawidzą, walczyli ze sobą, za żarcie, to ostatecznie w jakiś sposób mają nić porozumienia i okazuje się, że nie są tacy inni, jakby się mogli na początku wydawać, że tak naprawdę mają bardzo podobne motywacje, bardzo podobne cele. No to jeden z takich bardziej dojrzałych motywów przeze mnie wymyślonych, który myślę, że byłby super. No i właśnie u Bena by mogli takie spotkanie mogłyby dojść. Grupa Felin, czyli Płońsk. Ten obóz, w ogóle bardzo lubiłem ten obóz. Felin to jest z kolei postać jedyna z tego obozu prawdziwa, bo to była dziewczyna, którą poznałem kiedyś w ramach w ogóle innego uniwersum wiedźmińskiego. I chociaż nie było żadnej tutaj jakiejś bliskiej relacji, to była po prostu znajoma z internetu, z którą tam różne sesje RPG-owe robiliśmy, forumowe. No to właśnie, no jakoś tak strasznie mi się spodobało jej imię, tak? Nie była wzorowana jakby wyglądem, tylko bardziej właśnie ksywką. To była taka, to był chyba tak najbardziej odklejony od tego obóz, choć też sam był ze złomierzami. Tam też nie było raczej osób, które były mi bliskie. Raczej te złe grupy nigdy nie były bazowane na osobach, które... Nie zawsze, bo na przykład w pierwszym tomie były grupy, z którymi Bobr walczył w Królowym Moście, no to tam na przykład było sporo osób, które rzeczywiście w realnym świecie nie darzyłem ich jakąś super sympatią, ale tutaj to akurat były takie bardziej już wymyślone obozy. No i ten obóz by przetrwał do końca jako grupa, ale zmieniałby z czasem położenie, przeniósł się na południe Polski i tutaj dałem dopisać szansę na spin-off i przeniesienie akcji. No bo to dałoby mi szansę, żeby ja zawsze siedziałem na północy Polski, wschodzie i zachodzie. Zachód był w planach jeszcze dopiero, a całe południe było i tam dużo postaci pochodziło z południa, bo tam były, no dosłownie masa postaci była z Wrocławia, z jakiegoś Krakowa, ze Śląska ogólnie. No i myślę, że wtedy można było coś tam wokół tego zrobić, ale no ostatecznie tylko plan. Cumiarze raczej nie odegraliby większej roli poza pomocą w walce ze zszytymi. Być może byłby motyw zdrady, ale raczej taki jest, z której nic ostatecznie nie wynika. No tak jak mówiłem, Zumiarze, akurat miałem z nimi taki pomysł, że oni już właściwie największą scenę swoją mieli, to była scena na stadionie, taka bardzo fajna, też wymyślałem przeze mnie i myślę, że żadnej tej zrzynki z niczego nie było ani motywacji, po prostu tak wpadłem i mi się bardzo ta scena podobała. No i to była ich największa scena, oni potem już byli tacy bardziej rozłupani, bo ci trzeci ich bardzo mocno porobili. No i ostatecznie oni by się stali takim małym obozikiem, który by trochę w tej walce pomagał, a raczej już by ważnego motywu nie miał. Ci sumiarze byli w ogóle mało przemyśleni, zrobiłem z nich bardzo dużą grupę, a mam wrażenie, że ostatecznie nie odegrali jakiejś super ważnej roli. Znaczy nie odegrali, odegrali, ale jak na taki kaliber grupy, to można było wokół nich zrobić dużo, dużo więcej. Tak byli... No, tak właśnie źle zaplanowali, o tak opowiem. Przechodząc do kolejnej grupy, z szyci. W połowie siódmego tomu przegraliby wojnę.
Znaczy, mówiłem, miałoby to związek z tym, że Dziara po raz ostatni oszukał i podstępnie postrzelił Czarka, a także zaplanował zdobycie dużej ilości broni z bazy w okolicach Szczecina. To właśnie ten motyw, który, o którym mówiłem w kontekście postaci Neri. I w sumie Gabriela z, bez życia, bo taki był plan, żeby ich tam gdzieś wmieszać w ten wątek i dać jeszcze taką grupę fanatyków, o której tutaj w ogóle nie wspomnę, ale to był tak jeszcze początkowy plan, że nawet to nie zapisałem. Co dałoby im przewagę i w końcu wygraną, no bo jakby się zaczęła ta na dobre wojna po tych negocjacjach, które byłyby w połowie szóstego tomu, no to prawdopodobnie plan byłby taki, że Szczyci by przejęli taką kontrolę, trochę by rozbroili wszystkie obozy, a zarazem no wszędzie byłoby dużo zombiaków, byłoby niebezpiecznie i w ogóle, no i musiałaby zostać skoordynowana taka duża grupa, która by uderzyła do Szczecina. Tam byłaby baza wojskowa, która, z której by wyciągnięte zostały bronie, bo dalej by tam były, ale też byłaby tam inna grupa, którą trzeba by było wybić co do nogi, bo na pewno by nie oddali tego dobrowolnie. No i dopiero potem, jakby ta wygrana zaszła, oczywiście dalej by Szczeci siali terror w okolicach tam Torunia i tych ważnych obozów, no to wróciliby ci bohaterowie z brońmi, by zaczęła się kontrofensywa i ostateczna przegrana Czarka. Bo właśnie po tych pierwszych wymianach był plan taki, że przyszedł on pójdzie z Dziarą na kolejne negocjacje i Dziara tam, nie wiem czy kojarzycie, ale w pewnym momencie stracił oba kciuki, łapa mu je odcięła za karę, za wszystko, za całe zło, które sprowadził na nią i na wszystkich w ogóle, i po prostu on by tak z nienacka mimo wszystko wyciągnął spluwę, jakoś by tam ją ułożył i postrzeliłby Czarka. Wyglądałoby to, jakby to była śmierć, ale ostatecznie ten Czarek by został wyciągnięty przez kogoś i trafiłby do Bena. Zakładnicy sami się uwolnili i uciekali wraz z Ernim, tak jak mówiłem. Czarek by tak naprawdę przeżył i trafił do niewoli do Benar, gdzie byłby więźniem do końca swojego życia. Zostałby przez kogoś zamordowany z artu łaski. No właśnie, myślę, że jakby Bobru skończył z nim rozmowę, bo też by tam w pewnym momencie tam Benowi podpadł i by trafił do tego więzienia, no to by mógł po prostu tego z tym Czarkiem super rozmowę przeprowadzić. I koniec tej rozmowy byłby taki, że doszliby do wniosku, że są właśnie bardzo podobni, no i Bobru by dobił tego Czarka i by sam poszedł gdzieś dalej swoje motywy przeżywać. Irek starałby się kontrolować Czarka, a ostatecznie potrafiłby w ręce Bena po walce z Ernie, która zostawiłaby go na skraju życia, a potem by zginął w wyjątkowo brutalnych eksperymentach, no bo on był odporny na zarazę, to on byłby kluczem do rozwiązania tej całej epidemii. No z Ernim w ogóle nie planowałem takiego motywu, ale kiedy już zrobiłem z Irka zdrajcę, no to bym on tam wtedy Ernio złapał i go w niewolę wpuścił, no to bym zrobił tak, żeby to jeszcze bardziej budować ten konflikt i jakby znowu doszło do ich spotkania, no to Ernie by go zostawił tak naprawdę tego Irka na skraju życia i by wygrał z nim walkę tym razem, no i tym samym by wtedy Irek został, już by wypadł kompletnie z kontrolowania Czarka, czy tych prób kontrolowania, i po prostu zostałby wtrącony do Bena i no, byłyby na nim eksperymenty. Myślę, że innej. W ogóle to też według mnie był bardzo fajny motyw, że nagle się pojawia osoba, która jest odporna i po prostu jej DNA, tam jakiś genotyp jej jest na wagę złota. Chociaż na początku dużo osób o nim słyszało, żeby nie było, no bo to też może się wydać nieprzemyślane, ale no dopiero jak już bym robił z tego coś większego, to bym uderzył w to, że on się robi taką ważną postacią. Ben wcześniej by nie był w stanie się do tego posunąć, żeby go na przykład przejąć, ale kiedy już zaczęła się walka o życie, o ludzkość, no to wtedy by dopiero zaczął podejmować Ben takie z tymi białymi płaszczami takie mocne decyzje. I to byłaby pewnie jedna z nich. No i tej fajnej sceny i motywy, to już przechodzimy do ostatniego punktu, a właściwie no takiego ostatniego powiedzmy punktu, całego tego podsumowania. Fajne sceny i motywy, które planowałem dać. No pierwszy motyw, który w ogóle mi przyszedł do głowy, no też dosyć niedawno, kiedy jakoś to sobie całą sytuację przetworzyłem, bo i przetworzyłem sobie sytuację i doszedłem do wniosku, że kurczę, to byłby taki dobry motyw. No i ten motyw to byłby taki, że jak pamiętacie pod koniec piątego tomu, kiedy było oblężenie Płocka, obozu w Płocku, no to tam doszło do czegoś takiego, że Pablord, jedna z czerwonych flar i przyjaciel Bobra, poświęcił się, żeby zasłonić przed granatem siostrę Łapy, bodajże to była siostra Łapy, tak mi się wydaje, i chyba jeszcze kogoś. Tam dwie osoby były przy tym granacie i nie dało się już nic zrobić, no i tam była scena, że Pablo się rzuca i po prostu, no, postać, która obserwowała tą scenę, to chyba była Zuza, o ile dobrze pamiętam, była jej perspektywa, albo Bobru, ale chyba to była Zuza. Ona po prostu zasłania oczy i no, słyszy ten wybuch i no,
Po prostu jest założenie, i to nawet taki potwierdzone było kolorem czerwonym na tym moim takim dokumencie, gdzie odznaczałem postacie, że on zginął. No i właśnie bym dał, że on przeżył. No i jakby to w ogóle było? To byłaby tutaj kolejny potencjał na spin-off albo powrót. Właśnie nie, dosyć niedawno wpadłem na ten pomysł, więc jeszcze nie wiem, co bym z postacią Pablorda zrobił. Albo bym zrobił spin-off, gdzie on po prostu znika gdzieś. No bo jakby on w ogóle przeżył? Chodziłoby o to, że on... no trochę tak scena przypomina jedną scenę z The Walking Dead, gdzie jedna postać też niby wpadła w trupy, okazało się, że schowała się pod czymś i przeżyła. No tutaj byłoby dosyć podobnie, bo po prostu Pablord by jeszcze przed skokiem zdołał złapać się jakiegoś tam trupa, leżącego kawałka trupa, bo tam zombiaków było dużo, i ten wybuch zamortyzować. No tutaj wiadomo, wchodzi trochę fikcja i moje gówniarskie podejście do logiki, ale no myślę, żebym jakoś zrobił, że on ostatecznie się zasłonił, no i on wyleciał z, od tego granata, odrzut go tam wyrzucił, bo to się działo tak naprawdę przy takim spadku z wzgórza, na którym działa się ta cała walka, i on by z tego wzgórza wzleciał, złamałby nogę i tam by gdzieś w dół poleciał po tym wzgórzu, sturałby się na samo dno, ktoś by go stamtąd zabrał, zabrałby go dalej po prostu, i on by po jakimś czasie gdzieś tam się już obudził i jego pamięć by była dalej dziurawa, i on by tą pamięć albo odzyskiwał i by sobie przypomniał i by wrócił po prostu, albo by tej pamięci długo nie odzyskał i by był spin-off, jak on gdzieś tam wraca, bo pokażyłby, że jest właśnie z okolic Śląska, no to byłaby szansa, żeby on po prostu mógł mieć swoją po prostu parorozdziałową historię. To byłoby super. Obie te rzeczy byłyby super. Zapowiadałbym jego powrót z pewnymi scenami tego, że zwłoki, które chcieli podżebać po tym, jak zasłonił młodą, zostałyby rozpoznane jako nie jego przez MPD. To była w ogóle super scena, którą sobie ułożyłem w głowie. Właśnie tutaj takie sceny będą, że aż mam takie ciarki twórcze, jak o tym myślę, że tam piąty tom się skończył na tym, że Bobru ogólnie miał pójść za Mardą, która została, nie za Mardą, tylko za Zuzu, która została porwana podczas tego zamieszania na tym wzgórzu, i on miał wraz z Neri pójść ją uratować, i prawdopodobnie pod koniec to byłby cały pierwszy rozdział Bobra, że on by poszedł z Neri ratować, jakoś by uratowali tą Zuzę, wróciliby następny dzień, no i w końcu musiałby stanąć naprzeciwko zwłok swojego przyjaciela, który został tam zebrany przez kogoś, no i by zabrał też na te rozpoznanie zwłok MPD. No MPD to największy był pupel Pablorda, no i ten MPD by razem z Bobrem weszli do takiej jakiejś sali na tym, bo na wzgórzu mieli tą taką swoją miejscówkę, i weszli by do jakiejś pustej sali, tam by były zwłoki, no i na, wśród tych zwłok byłaby też no, głowa, no w sensie to by było całkiem kompletne ciało, tylko no takie porozrywane, nie, takie poszatkowane. No i Bobru by w żałobie w ogóle na to nie zwrócił uwagi, ale MPD tam, nie wiem, podszedł do jego twarzy, tam, nie wiem, chcąc by mu na przykład, nie wiem, takiego symbolicznego buziaka dać, jak przyjaciel przyjacielowi, jak brat bratu wręcz, no i by nagle wybuchł śmiechem takim szaleńczym, tak to widziałem to scenę, że on po prostu zaczyna tak się śmiać, że Bobru po prostu zastanawia się, czy nie wiem, czy jego postaci, temu MPD, coś nie odwaliło, czy nie wiem, czy... Nie oszalał na widok ciała przyjaciela, a on po prostu wybuchał śmiechem, by przez ten śmiech wybełkotał, że przecież to nawet nie jest on. I tak by się skończył rozdział. No i oczywiście ten motyw byłby jakoś rozwijany, i właśnie ta czerwona flara, którą planowałem wprowadzić jako jedną z perspektyw w szóstym tomie, w pewnym momencie by to Pablorda spotkała. No i z kolei ta trzecia perspektywa tej Weroniki w połowie tomu by została ucięta, tam by motyw Sawernion na chwilę przygasł, bo oni by dotarli do tego królowego mostu, i od połowy byłby właśnie perspektywa Pablorda, który, no ta czerwona flara by nie kojarzyła, że to jest Pablord, zaczęłaby tylko, że ma czerwone flary przy sobie, bo Pablord też był czerwoną flarą, no i ona by jakoś postarała się no, mu pomóc, ale by nie skojarzyła w ogóle, i być może potem, wiecie, byłby taki scen pełen napięcia, Boże, niech ona go zabierze do Ostoi, na pewno tam ktoś go pozna, Dziara go pozna i wszystko się ułoży. I tak bym po prostu bawił się tą konwencją, aż w końcu by było jakieś fajne spotkanie ponowne właśnie tej trójki MPD, Pablord i Bobru. To byłoby mega epickie moim zdaniem. No i właśnie potem jedna z nowych czerwonych flar działająca w terenie by napinała się na tajemniczą mężczyznę, która zauważyłaby czerwone flary. Tak mówiłem wam przed chwilą. Druga scena, która mi chodziła od samego początku pisania Apokalipsy po głowie, mianowicie Gigant versus Stado. Kiedyś nie wiedziałem jeszcze, że nie taka postać Gigant, ale od samego początku, odkąd napisałem pierwsze słowo, pierwszego rozdziału, zawsze miałem w głowie jedną scenę. Duży koleś, taki z dwumetrowy przynajmniej, Gigant miał chyba trochę więcej niż 2 metry, pełnej zbroi płytowej i z ogromnym mieczem na środku morza trupów.
I tak bym zrobił też z gigantem. Od początku tworzenia chciałem stanąć się w pełnej zbroi płytowej z mieczem, walczyłby ze stadem i prawie wygrał, tracąc przy tym nogę lub rękę. No i właśnie tak bym zrobił, że byłaby jakaś, pewnie podczas wojny ze zszytymi, bo to wtedy byłoby te stado w grze, to stado jako mechanika w ogóle też super mi się podoba, a właśnie parę stad, bo tam było parę stad, które były, każdy z nich było ogromne, a jakby się połączyło, to byłoby po prostu jakimś hiperstadem. No i on w pewnym momencie by musiał na przykład ich przytrzymać, ubrałby zbroję, bo oni trafili, grupa Bobra trafiła do Płocka, do takiego jakiegoś muzeum i do takiego zamku, jakby zameczku na wzgórzu. Tam właśnie był ich obóz i on by tam znalazł zbroję płytową, wyszedłby w tej zbroi płytowej sam na setki, tysiące trupów i by po prostu zatrzymał je, tnąc je bez przerwy, aż w końcu ich byłoby aż tyle, że one by go przygniotły i on by, zanim by został odkopany potem, bo by przeżył to, zbroja by go uratowała, zanim by został odkopany, to by po prostu, na przykład, nie wiem, zginęłaby mu noga, w sensie, nie wiem, coś tam by jakoś bardzo mocno była raniona, jedynym ratunkiem byłaby amputacja. Tak bym to widział i to jest scena, którą od początku, co prawda nie akurat w takim ustawieniu, no nie widziałem, że będzie gigant, nie widziałem, że będzie Płock, ale na początku to miał być taki mały easter egg, że gdzieś tam w jednej scenie jadą oni autobusem czy tam jakimś potworem i widzą gdzieś na ulicy takiego wariata, ale no jak już gigant wszedł i został tak długo jak postać, to na pewno byłaby jego scena i byłaby epicka. Trafienie do niewoli Bena, kolejny motyw. W pewnym momencie płaszcze Bena przejęłby Bobra i ten trafiłby do niewoli, żeby odkryć tam, że Czarek przeżył. Stoczyliby tam niesamowicie mocną rozmowę, po której Bobru by zaczął inaczej patrzeć na wszystko i zaliczył meltdown. Bobru by wtedy dobił Czarka z litości i uciekł ze szczepionką. W ogóle o co tu chodzi? Tutaj też od razu czytam kolejny podpunkt, bo to o to chodzi. Motyw ucieczki Bobra. Tutaj motyw był tak naprawdę jeszcze nie do końca zaplanowany, ale chciałem w pewnym momencie po tym wszystkim, co zrobił, żeby zakończyć ten koszmar, w sensie co Bobro zrobił, żeby zakończyć ten koszmar, dać wątek, w którym Bobro łapie mental breakdown, czyli po prostu załamuje się psychicznie i ucieka z walizką ze szczepionką tuż przed końcem historii i trafia do Królowego Mostu, żeby tam ostatecznie zmierzyć się ze swoimi demonami i oddać po czasie szczepionkę, tak żeby świat został naprawiony. Motyw opierał się o to, że Bobro miał nie chcieć wracać do świata, w którym może znowu być zwykłym człowiekiem, taki trochę kompleks Boga. No to jest motyw, który też wpadłem dosyć późno, nie tak późno jak na przykład motyw z płaszczami, ale no tak, no już po piątym tomie na pewno. No i to był taki motyw, żeby pokazać, że ten Bobru był postacią, która często popełniała masę błędów. I to zresztą widać, to akurat jest pewna tutaj zależność, no bo w pierwszym tomie był motyw, w którym on, mając problemy pomiędzy dwoma dziewczynami, bo wybierał dwie dziewczyny i dopiero co odzyskany obóz, to go wszystko przytłoczyło, on uciekł na taką wyprawę z Cinkiem i z Ernie właśnie i został złapany przez ludzi z Supraśla. Potem w czwartym, chyba był trzeci, miał taki moment, gdzie przytłaczało go to, ta cała ostoja, przytłaczała go strata ukochanej, bo on stracił wtedy Natalię i on po prostu w pewnym momencie zaczął mieć już halucynacje i w pewnym momencie podczas tej halucynacji go zabił. To był wątek, który słabo trochę poprowadziłem, ale no ostateczny plan był dobry. No i tutaj by był taki ostateczny podsumowanie tego, on by pogadał z Czarkiem, zdałby sobie sprawę, że to, z kim walczył przez tyle czasu, to tak naprawdę bardzo podobna do niego osoba i że ona, bo Czarka motyw byłby taki, że on też by chciał, żeby po prostu świat nigdy nie wrócił do normalności. No i Bobru, który walczył z tym zawsze, żeby było normalnie, ostatecznie by doszedł do wniosku, że on też nie chce wracać do tej normalności, on tutaj jest wręcz taką już chodzącą legendą. Taką, no tylko, że widzicie, no to śmiesznie brzmi na podstawie tego, że ta historia trwała tam 4 miesiące czy 5. No ale jakby trwała parę lat i ten Bobru by to wszystko przeżył, no to była fajna taka bohaterska sprawa, że on nagle staje się tak ważną postacią w tym świecie, że no ludzie znają jego imię, wiedzą kim on jest, czują przed nim strach, czy tam szacunek i tak dalej. No i nagle by skonfrontował się, że tak naprawdę jest z tym, z czym walczył. No i by zajrzał takie, że on nie chce, żeby ta szczepionka, bo ta szczepionka byłaby już wymyślona i on by po prostu ją wygradł, chcąc samemu nie wiedząc co chcąc, ale podświadomie chcąc, żeby to się nigdy nie skończyło, żeby ta zaraza trwała. No i on by ten pierwowzór szczepionki, który był potrzebny do stworzenia tam dalszych egzemplarzy, by wygradł, zabiłby tego Czarka i by poszedł do Królowego Mostu. No to i nie wiem, czy by ostatecznie trafił do tego Królowego Mostu, bo w międzyczasie pojawił się motyw, że Ernie by tam coś zbudował. Ale może to by było nawet lepsze, że on by poszedł do tego Królowego Mostu, który nie byłby ruiną, jako był po pierwszym rozdziale, tylko byłby już odbudowany przez Erniego, ale pusty z jakiegoś powodu. No i tam by ostatecznie tam była jakaś mega scena takiej wewnętrznej walki i w jakimś czasie by po prostu wrócił, oddałby tą szczepionkę i by był ten
happy end. Tak to planowałem sobie. No też myślę, że to brzmi na swój sposób spoko, ale wiecie, jak to jest. No i ostatni motyw z takich scen, które na pewno gdzieś tam miały się pojawić, to były negocjacje w Morzu Trupów. Też dosyć świeży pomysł, ale według mnie epickie marca. Tutaj nawet wiedziałem, kiedy chciałem dać tę scenę, w połowie rozdziału, tak jak mówiłem, moment, w którym zaczęła się na dobre wojna. Gdzie wojna ze Szczytem zaczęła się na dobre, to moje słowa, najpierw to powiedziałem, potem to przeczytałem. I trwa do połowy kolejnego rozdziału, tak jak mówiłem, podczas negocjacji, tuż pod Ostoją, Dziara i parę zawołanych osób dostaje paczkę z maskami, nakładają je i idą przez trupy do stolika stojącego pośrodku tysięcy zombi, gdzie czeka na nich Czarek. Wyobrażacie sobie tę scenę? Ogromne, ogromne, niewyobrażalne morze trupów. Największy stado, jakie tam, na jego czele Czarek, czyli jakby prowadzące całą tą grupę. No i oni dostają tą... te maski. Dziara nigdy nie był idealną postacią, zawsze był taką postacią szarą. Dużo złego zrobił, ale też bardzo dużo dobrego. No i on idzie, mając na swoich barkach całą tą odpowiedzialność za te wszystkie obozy okoliczne, mając ze sobą ten strach, idąc przez morze trupów, jego przeciwników naturalnych, jak i każdego człowieka żyjącego, dostaje się i w tej masce idąc, w masce swojego wroga, idzie po prostu do tego stoliczka, takiego malutkiego stoliczka, ja go widzę po prostu, wokół jęki, setki jęków i oni muszą przez te jęki się przetrzykiwać i negocjować, co będzie dalej, wojna czy nie wojna. No i by doszło do wojny, ale nie takiej, żeby tam się pobili po środku, tylko Czarek po prostu by uszanował dyplomację i normalnie w świecie by doprowadził do tego, żeby Dziara wrócił i by się zaczęła bitka trwająca tak naprawdę cały tom. Połowę jednego i połowę drugiego, czyli dwie połówki cały tom. Ostatni to był pomysł z historii, które jeszcze planowałem pobocznych, czyli tych spin-offów. Na pewno był pomysł, żeby napisać te 5 rozdziałów, bo te spin-offy by miały pewnie po 5 rozdziałów, tak jak ten spin-off o łapie i grupie Supraśla. No to akurat plany inne były takie, żeby dać historię poznania i spotkania grupy łapy przez giganta i szpiega. Taki byłby plan. Bo to był taki krótki epizod na samym początku pierwszego tomu, o którym słyszeliśmy dosłownie zdanie, czyli jak gigant i szpieg spotkali się, oni uciekli ze swojego miasta, po czym jak oni trafili do łapy, bo oni byli przez chwilę jakby ludźmi łapy, i jak potem dołączyli do Bobra, już stali się po prostu grupą swoją. Spin-off z południa Polski, większy, no tutaj właśnie może związany z obozem Fela i może z czymś innym. Początki Zszytych i początki Złomiarzy. Takie były plany na spin-offy. Pewnie by się znalazło tego jeszcze więcej, tak jak mówiłem, ta historia wbrew pozorom mogła być kontynuowana i kontynuowana. Ale to jest tyle. Omówiłem wszystko, co chciałem. Jak widzicie, być może pomyślicie sobie, że nie wiem, że nawymyślałem sobie teraz czegoś, nie musiałem 5 minut temu i zaplanowałem to wszystko, ale wierzcie, że to były różne plany. Mam jeszcze zeszyty, w których miałem inne plany, ale one są już nieaktualne. Te właściwie też już są nieaktualne, bo tak jak mówiłem, Apokalipsa się skończyła, nie wróci. Ale wiecie, jak mogła się skończyć, jeżeli wysłuchaliście cały ten materiał. No i ostatnie pytanie, jakie zadam wam przed zakończeniem tego no dla mnie bardzo smutnego i bardzo emocjonalnego wbrew pozorom odcinka, jest taka, że mam w planach dalej pisać, ale na ten moment nie jest to Apokalipsa. Jeżeli mi się uda, a bardzo mocno to walczę, to jest moje marzenie, żeby do tego wrócić, do pisania w sensie, no to moim najbliższym planem jest po prostu dalsza część Pekatorum. I to niektórzy powiedzą, o, czyli jednak, tak, no, miałeś nie pisać niczego aż do wyjścia Apokalipsy, trzymałeś w szachu ludzi, którzy czekali przez 5 lat, po czym i tak piszesz sobie, co chcesz. No słuchajcie, no, co wam mogę powiedzieć? Z przykrością mogę wam powiedzieć, że tak właśnie wygląda życie. Plany czasami się zmieniają, historie, zajawki oraz różne rzeczy też. No i tak się zmieniło to u mnie. Zawsze jestem Apokalipsa, no nie wiem, jeżeli nie wyczytaliście tego z moich słów, to powiem wam, że to nie jest żart. Zawsze będzie w moim sercu miał specjalne miejsce. Zawsze te historie, ci ludzie, którzy brali w nich udział i wszystko, będzie dla mnie czymś wyjątkowym. No i nic to nie zmieni. To, że przerwałem teraz, czy to, żebym przerwał za rozdział, czy bym kiedy przerwał, to niczego by to nie zmieniło. I tyle po prostu. A jeżeli ktoś będzie chciał mnie dalej śledzić jako twórcę, jako pisarza, to będzie mógł to robić śledząc moje Pekatorum. Wiem, że to nie jest pozycja, która byłaby super dla fanów Apokalipsy Zombie, no bo nie byłaby pewnie, to jest zupełnie inny klimat, zupełnie inna historia, ale jeżeli chcecie, to polecam. Będę nad tym pracował bardzo mocno, to będzie na pewno
historia z takich, których nie da się planować na bieżąco, to będzie zaplanowana od A do Z, jak i część pierwsza. To jest teraz część 1,5 trochę, ale ona będzie pełnoprawną częścią z jeszcze większym rozmachem, myślę, niż jedynka. No i jeżeli miałbym odpowiedzieć, nagram jeszcze film o tym, że te prace oficjalnie gdzieś tam rozpoczynam. Nie jest to gdzieś, wiecie, zwiastun tego, że to będzie za miesiąc, zacznę już wrzucać, czy za rok, czy za 10 lat. Może też za 5 lat się zbiorę i nagram film, że wiecie co, no nie wyszło. Może tak być, ale na ten moment chciałbym to napisać, mam już swoje rzeczy zaplanowane pierwsze i motywację i wolne chwile spędzam na tym, żeby gdzieś tam w głowie sobie układać różne plany. No to mogę tak oficjalnie powiedzieć, że pracę nad tym zaczynam i mam nadzieję, że to będzie dla mnie wystarczająca motywacja, żeby po prostu stworzyć to, zrobić to tak, żeby być z tego dumnym, chociażby na tym poziomie, może nie duchowym, ale żeby po prostu wiedzieć, że włożyłem w to serducho i masę pracy i wywołam tym jakieś fajne, ciepłe emocje. To tyle, moi drodzy. Przypominam, że jeżeli chcecie, to możecie zadać mi jakieś pytania, może jakiś wątek was interesuje, może o czymś nie wspomniałem, a może coś was interesuje bardziej i chcecie czegoś o apokalipsie się dowiedzieć. Operatorom za dużo wam na razie nie powiem. Powiem tylko, że już mam pierwsze plany za sobą, jakiś tam kręgosłup fabularny powstaje, jakieś tam inne rzeczy z tym związane również. Także mam nadzieję, że prędzej czy później będę mógł się pochwalić, że zaczynam już na dobre, że już wiem, kiedy będzie pierwszy epizod czy coś tam. Zobaczymy. Na ten moment dziękuję wam za te wszystkie cudowne lata, dla tych wszystkich, którzy obejrzeli to z nostalgią i się dobrze bawili przy apokalipsie nawet na chwilę. I mam nadzieję, że pomimo to, że historia skończyła się nagle, nawet z tym wszystkim, co wam tutaj dopowiedziałem, to że niektórzy będą ją ciepło wspominać za 50 lat, kiedy już wszystko może wyglądać zupełnie inaczej, usiądą sobie i pomyślą: a, kurde, fajnie ci się to czytało. A taką mam nadzieję, może ktoś sam zaczął pisać przez to, może ktoś przeżył coś fajnego w związku z tym. Takie są moje największe i najbardziej nieśmiałe, a jednak życzenia. Tak bym to powiedział. To wszystko, moi drodzy. Z apokalipsy, tak jak mówiłem, już nic się nigdy nie pojawi. Przynajmniej nie w tej formie. Może kiedyś jeszcze właśnie jakaś inna zombie apokalipsa historia. Bo kocham te klimaty dalej, tak jak mówię. No i to tyle. Także dzięki wielkie za te wszystkie lata. I do zobaczenia przy innych projektach. Czy to Pegatorum, czy to na moim kanale, czy na streamach, czy gdziekolwiek. Wszystkie linki macie w opisie. Dzięki wielkie, trzymajcie się. No i po raz ostatni w tej oto apokalipsie. Hej, pa, pa.